Dzień dobry, Kacper Szczurek, witam i zapraszam na nasz cotygodniowy serwis. A w nim, po ataku Rosji na Ukrainę, władze Chrzanowa ślą słowa wsparcia do Iwano-Frankiwska i szukają możliwości pomocy. Ponadto w naszym serwisie materiał o przycince drzew, która wywołała falę oburzenia mieszkańców osiedla Kąty. Będzie także relacja z jubileuszowego koncertu zespołu Sztywny Pal Azji. Zapraszam! W czwartek nad ranem Rosja zaatakowała Ukrainę. Na wiele ukraińskich miast spadły pociski. Jednym z nich jest miasto partnerskie Chrzanowa Iwano-Frankiwsk. Od władz naszego miasta popłynęły tam słowa wsparcia. Burmistrz wspólnie z radnymi miejskimi szuka także możliwości pomocy dla miasta partnerskiego. Obudziliśmy się w zupełnie innej rzeczywistości. Myślę, że w najczarniejszych snach nikt z nas nie przypuszczał, że w XXI wieku jedno z mocarstw dysponujących bronią atomową zaatakuje swojego sąsiada z taką agresją i siłą. Bomby i rakiety spadają na wszystkie większe miasta w Ukrainie. Tak też jest z naszym zaprzyjaźnionym Iwano-Frankiwskiem, miasto w zachodniej Ukrainie, z którym Chrzanów współpracuje od wielu lat. Rakiety dzisiaj nad ranem spadły na lotnisko pod Iwano-Frankiwskiem. Jesteśmy w kontakcie i z władzami miasta Iwano-Frankiwska i z innymi miastami partnerskimi w Polsce. Myślę tutaj o Opolu, Rzeszowie, Rybniku, Lublinie i Koszalinie oraz powiecie chrzanowskim. To są partnerzy polscy Iwano-Frankiwska. Wspólnie chcemy przygotować pomoc, rzeczową pomoc dla mieszkańców Iwano-Frankiwska. Pomoc polegającą na dostarczeniu środków pomocy medycznej. Myślę tutaj o apteczkach, o jednorazowych rękawiczkach, o maseczkach do oddychania oraz takich przedmiotach jak latarki, śpiwory, maty. Coś, co będzie pewnie niezbędne dla mieszkańców, kiedy mamy tak zmasowany atak rakietowy w okolicy. Myślicie Państwo, że szybko uda się tą pomoc zorganizować? Myślę, że tak. Są rzeczy, na których szczególnie zależy miastu. Dostaliśmy z Iwano-Frankiwska taką prośbę o na przykład dostarczenie agregatów prądotwórczych, czy też kamizelek kuloodpornych. Akurat tych rzeczy kupić nie możemy. Agregaty są niedostępne teraz na rynku. Terminy realizacji zamówienia, no to wakacje tak naprawdę dopiero. Natomiast to, co możemy kupić, chcemy to zrobić jak najszybciej. I tak naprawdę takie jedno logistyczne wyzwanie, jakie pozostało do rozwiązania, to kwestia, jak to dostarczyć już bezpośrednio do Iwano-Frankiwska, bo do granicy będziemy mogli ten cały towar dowieźć, ale no nie przekroczymy granicy. Będziemy musieli tutaj skorzystać z jakichś korytarzy humanitarnych, więc no to wszystko dzieje się na gorąco. To wszystko dzieje się dzisiaj, cały czas tutaj siedzimy na telefonach pomiędzy tymi miastami, więc no mam nadzieję, że w najbliższych godzinach uda nam się też tą kwestię rozstrzygnąć. I myślę, że mieszkańcy Iwano-Frankiwska, nasi przyjaciele oczekują jakby konkretnych działań i konkretnej pomocy. My oczywiście nie możemy się mieszać w politykę, nie możemy dostarczać żadnej broni Ukrainie. My możemy pomóc cywilom, czyli właśnie tego typu rzeczy jak śpiwory. Być może zorganizujemy jakąś zbiórkę takich produktów, które mają długi termin ważności, jakiś konserw, który moglibyśmy też dostarczyć, jeśli taka sytuacja będzie konieczna. Być może pojawi się sytuacja, że będziemy potrzebować znaleźć miejsce dla uchodźców z kraju objętego wojną, więc to też mamy w tyle głowy. To wszystko się dzieje teraz. Jesteśmy kilka godzin po rosyjskiej inwazji, więc dużo jeszcze się może wydarzyć. Także nie jestem w stanie jakby przekazać w tym momencie więcej szczegółów. Nad tym wszystkim pracujemy, będziemy też informować na bieżąco. Bez zgody właścicieli nieruchomości pracownicy firmy działającej na zlecenie Tauronu wchodzili na prywatne posesje, by przyciąć drzewa pod liniami energetycznymi. Taka sytuacja miała miejsce w ubiegłym tygodniu na chrzanowskim osiedlu Kąty. Mieszkańcy są oburzeni. Wysłaliśmy zapytanie prasowe w tej sprawie do Tauronu. Czekamy na odpowiedź. Problem polega na tym, że firma, która wycinkę prowadziła, zrobiła to w sposób taki, że nie poinformowała w ogóle mieszkańców. W zasadzie zrobili to, jakby to nielegalnie, wchodzili na posesję do ludzi, no i wycinali te drzewa. Ta
Ta wycinka była prowadzona w związku z czym? Jest linia napowietrzna tutaj, no i muszą drzewa być wycinane co jakiś tam okres czasu, żeby nie uszkodziły tej linii. Linii energetycznej? Tak, tak. Państwo w ogóle nie wiedzieliście o tym, że taka akcja będzie akurat? Nie, nikt w zasadzie nie został poinformowany o tym. Przyjechali, zrobili, pojechali. I mało tego, drzewo zostawili nieposprzątane, nic na ogródku u ludzi. No była wycinka nie u mnie, obok sąsiadów, ale wszystko leży pod moim domem, nie? Wszystkie sosny, które pościnali i leżą. To było tak, że firma po prostu nagle pewnego dnia się pojawiła i zaczęła ciąć? Tak, wszystko jak leci, wszystkie ulice. Wchodzili sobie do ogrodów i sobie ścinali. Przy tam u sąsiadki też orzecha ucięli, jedną gałąź, drugą zostawili. No jeżeli ktoś miał zamkniętą bramę? Skakali przez płoty, tam na Studziennej nie ma nikogo, to skoczyli przez płoty. Przyjechałam z rehabilitacji i zobaczyłam dwa orzechy okaleczone. Gałęzie leżały pod spodem, nikt mnie nie powiadomił jako właściciela posesji, że będą robione prace porządkowe. Ja rozumiem, że jest to jakieś zagrożenie dla linii, natomiast wydaje mi się, że powinno się uzgodnić najpierw z właścicielem i to jest przycięcie gałęzi, a nie ucięcie konarów i zniszczenie drzewa. Pierwszy raz taka sytuacja? No nie, w zeszłym roku czy dwa lata temu też ścinali, ale akurat w domu byłam. Czyli też nie było informacji, tylko po prostu takie szczęście. Tak. Myśli pani, że to tak powinno wyglądać? No, że ścinają, to jest dobrze, bo jak to przeszkadza tam tym drutom elektrycznym czy coś, to tak, ale tak nie powinno być rozwalane. Właściciel powinien być poinformowany o tym wcześniej i uzgodniony, tak mi się wydaje, że nawet powinien być obecny przy czymś takim, a nie samowolka wchodzenia i na pewno tak było, co prawda pod jednym orzechem mamy posprzątane gałęzie ze względu na wichury, ale były idealnie ułożone w dwóch kubkach, czyli musiał ktoś wejść na posesję i zrobić to samoczynnie. Tak się nie robi. Czy próbowaliście się Państwo później dowiadywać, gdzieś interweniować? Skąd, dlaczego takie działania? Mamy utworzoną grupę Kąty. To pierwsza była taka myśl z zięciem, że pisaliśmy właśnie na grupie Kąty i czekaliśmy, czy będzie jakaś reakcja. No bo tak szczerze, no to gdzie mamy iść niby? Do Tauronu wynajęli firmę. No najprawdopodobniej po to, żeby uporządkować. Uporządkować, ale nie niszczyć. To jest kolosalna różnica, a poza tym powinno być to uzgodnione z właścicielem. No, proszono też mnie, żebym coś w jakiś sposób zainteresował się tym. W piątek zadzwoniłem do urzędu miasta, czy jest jakaś informacja z Tauronu odnośnie tej wycinki. Oczywiście nikt nic nie wiedział. My jako Rada Osiedla też nie zostaliśmy w ogóle poinformowani o tym. Ja spotkałem się z tymi panami, którzy to wycinają, powiedzieli mi, że oni są podwykonawcą firmy Tauron. Jak sobie chcę sprawdzić umowę, jak to ma wyglądać, to żebym się zwrócił do Tauronu, może mi pokażą. No więc to było takie dla mnie bardzo nie zrozumiałe, bo ja rozumiem, że jeżeli jest jakaś podcinka pod liniami energetycznymi, bo to jest potrzebne, no ale to, żeby to było jakoś dograne tutaj z mieszkańcami, a przede wszystkim z urzędem, bo całkiem inaczej to jest to, jeżeli mieszkaniec wie, co ma nastąpić, to tylko inaczej podchodzi, a nie tak jak tutaj zostało zrobione, że są w pracy, przychodzą, to jakby było włamanie na przykład do domu, no bo to jest, można tak to wszystko określić. Ja się zwrócę pisemnie do urzędu i mamy trzech prawników w urzędzie, żeby wystąpili do Tauronu i wyjaśnili nam tą sprawę. Sądzicie Państwo, że dzięki takiej interwencji czy temu, że po prostu zareagowaliście, uda się tego uniknąć w przyszłości? No, jak najbardziej. Bo jak do tej pory, to chyba prawo własności obowiązuje w naszym państwie, prawda? Dodatkowego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Fosza i Dąbrowskiego w Chrzanowie domagają się mieszkańcy okolicznych domów i bloków. Temat wyznaczenia tam przejścia wrócił po tragicznym wypadku, do jakiego doszło tam 15 lutego. Zginął wówczas 81-letni mężczyzna. Mieszkańcy twierdzą, że wyznaczenia tam przejścia domagają się od kilkunastu lat. Bez skutku. Dla nas, dla mieszkańców Chrzanowa, jest to odcinek bardzo niebezpieczny, bo ten ruch jest coraz bardziej natężony z Oświęcimskiej w stronę Siennej i tutaj cały czas ulicą Fosza w jedną i w drugą stronę. Więc zwracaliśmy uwagę i burmistrzowi, i Radzie Osiedla,
tutaj była wizja lokalna, prawie w tym miejscu zrobiona z przedstawicielami policji, którzy widzieli, jakie jest natężenie ruchu, ile tu jest parkowań. Tutaj nawet jak przechodzi się tą krótką ulicą do Przybosia, nic nie widać kompletnie. Samochody ciężarowe wjeżdżają i pod prąd. Prosiliśmy o jakikolwiek znak zabezpieczający mieszkańców tej ulicy Dąbrowskiego. I dojście do tych bloków tam naokoło, właśnie z tego bloku zginął ten pan, który przechodził 40 lat z tej ulicy na tamtą drugą stronę do swojego mieszkania. 20 metrów przed wejściem do mieszkania niestety zginął. Ten pan nie poszedł po prostu po pasad, które i tak są blade i nie widać ich. Poszedł sobie tak jak zawsze najkrótszą drogą z jednego chodnika na drugi i w tym momencie nastąpiło uderzenie samochodu w niego. Trzeba powiedzieć, że dosłownie 100 metrów, może niecałe nawet 100 metrów, jest istniejące przejście dla pieszych w ciągu ulicy Fosza w pobliżu skrzyżowania z ulicą Oświęcimską. I ono generalnie realizuje ten ruch po pieszy poprzez ulicę Oświęcimską w tym rejonie. Rozporządzenie również mówi o tym, że przejście dla pieszych nie może być w mniejszej odległości niż 100 metrów od poprzedzającego. To tak, tak, takie generalnie są zasady, że nie powinno się lokalizować przejść dla pieszych w odległości mniejszej niż 100 metrów. No o tym też mówią potem przepisy właśnie kodeks ruchu drogowego, że kwestia poruszania się po przejściach dla pieszych jest właśnie obwarowana taką odległością, że jeżeli przejście jest w odległości mniejszej niż 100 metrów, to pieszy powinien przechodzić po przejściu dla pieszych, prawda? Jeżeli natomiast nie ma tego przejścia w odległości mniejszej niż 100 metrów, to ma prawo do przejścia praktycznie w każdym miejscu, po oczywiście upewnieniu się, że może przez tą drogę bezpiecznie przejść w tym momencie. Jeżeli będzie wniosek o lokalizację w rejonie skrzyżowania Dąbrowskiego, to potraktujemy go jak każdy inny wniosek tego typu, czyli przez pewną procedurę analizy jak gdyby sensowności, celowności i bezpieczeństwa tego przejścia dla pieszych. To my mamy jako mieszkańcy złożyć, tak? A czy pan z powiatowego zarządu dróg, który zna się na przepisach drogowych, nie widzi potrzeby bez mojej naszego wniosku namalowania tych pasów i wprowadzenia zgodnie z decyzją burmistrza? Bo to powinno być pod uwagę. Ten wypadek śmiertelny powinien kogoś czegoś nauczyć. To jest moje zdanie. Mamy rozumieć, że jakiś wniosek został składany do urzędu, czy może do dróg powiatowych? Składaliśmy wnioski. Była po tej wizji lokalnej, mieliśmy dostać protokół. Jeszcze burmistrzem był pan burmistrz Kosowski, nie dostaliśmy nic. Bez żadnej odpowiedzi. Warto by było tutaj zmobilizować mieszkańców i faktycznie złożyć jeszcze teraz ten wniosek. Takich, ile my mamy jeszcze wniosków złożyć? Czy tutaj faktycznie jest duży ruch, jeśli chodzi o mieszkańców? Bardzo duży ruch, bo wszyscy z tamtej strony, od ulicy Przybosia, wszystkich domów tam, z tej ulicy, wszystko przechodzi tam. W tamtą stronę idzie się ulicą Fosza do Poczty Głównej w Szanowie, idzie się do przychodni, każdy idzie w tamtą stronę przez Kozacja, więc jakimś cudem z tej strony musi się dostać na tamtą stronę. A od tego przejścia tutaj na końcu Fosza, aż na Fosza przy szkole specjalnej nie ma żadnego przejścia, w ogóle nie ma żadnego. Czy jest szansa na takie przejście dla pieszych właśnie w tej okolicy? No nie można tego przekreślać przed analizą, bo tak mówię, no po to właśnie ta analiza jest, żeby przekonać się, czy istnieją podstawy i czy jest faktyczna potrzeba. Takie wnioski są analizowane chociażby pod kątem rzeczywistego, istotnego potoku pieszych, który miałby się przemieszczać przez takie nowe przejście dla pieszych. Czyli nie realizujemy tego wbrew pozorom pod wpływem pojedynczego, aczkolwiek w tym momencie tragicznego zdarzenia, tylko pod kątem rzeczywistych potrzeb pieszych. Czy tam w tym miejscu potencjalnej lokalizacji faktycznie można się spodziewać, czy też już istnieje potok pieszych, którzy się tamtędy chcieliby przemieszczać. O specjalistyczne oprogramowanie pozwalające wyłapywać samochody na przykład o konkretnych numerach rejestracyjnych gmina Chrzanów rozbudowuje monitoring miejski. Ma to poprawić bezpieczeństwo i ułatwić namierzanie skradzionych aut. Cały czas zwiększamy ilość kamer w miejskim monitoringu, ale teraz jeszcze uzbroiliśmy go w nowe narzędzie. Zakupiliśmy specjalne oprogramowanie, które będzie pozwalało ten cały system kamer wykorzystać do, po pierwsze, sczytywania numerów rejestracyjnych samochodów, dzięki czemu, jeśli nie wiemy, że policja poszukuje jakiegoś samochodu, będziemy mogli poprzez wpisanie w aplikację jego numeru rejestracyjnego lub nawet fragmentu numeru rejestracyjnego wyszukać z całego monitoringu
parkingu miejskiego daty, godziny, ujęcia samochodów spełniających wyszukiwane kryteria. To oprogramowanie pozwala nie tylko na wyszukiwanie po numerach rejestracyjnych, ale także wyszukiwanie po marce, czy nawet kolorze samochodu, więc będzie to takie dobre narzędzie, dodatkowe narzędzie dla służb, dla policji przy poszukiwaniu, nie wiem, kradzionego auta, czy też auta, którym dokonano jakiegoś przestępstwa. To wszystko po to, żeby zwiększać i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, no i też skuteczność organów ścigania w poszukiwaniu i schwytaniu sprawców przestępstw, kradzieży samochodów czy innych przestępstw. Na razie to oprogramowanie działa przy monitoringu na ulicy Śląskiej. Tak, na razie działa na drodze krajowej, tak pilotażowo, natomiast jesteśmy już właścicielem tego oprogramowania, więc będziemy je stopniowo podłączać pod kolejne kamery naszego miejskiego monitoringu. No i też co roku przeznaczamy w budżecie kolejne środki na zakupy dodatkowych kamer. Mamy bardzo dużo wniosków, czy to ze strony policji, czy ze strony różnych rad osiedlowych, mieszkańców, gdzie jeszcze montować kamery, w których przestrzeniach publicznych. Ciekawym przykładem skuteczności miejskiego monitoringu jest choćby sytuacja z przejścia podziemnego na ulicy Trzebińskiej, gdzie monitoring nagrał sprawców, my zamieściliśmy to w internecie, dzięki czemu sprawcy kolejnej nocy przyszli na miejsce i sami naprawili to, co zepsuli. Właśnie dzięki temu, że to nagranie było zamieszczone w internecie i dotarło też do sprawców, więc mam nadzieję, że monitoring będzie taką prewencją przed tym, żeby do takich sytuacji, takich aktów wandalizmu czy kradzieży, zniszczenia mienia nie dochodziło. Na terenie gminy Chrzanów jest już zainstalowanych w ramach monitoringu kilkadziesiąt kamer i przy nowych inwestycjach dbacie Państwo o to, żeby one się już pojawiały. Standardowo, kiedy już planujemy nowe inwestycje, ostatnio wybudowaliśmy duży obiekt chociażby w Pogorzycach, który również objęty jest monitoringiem, park w Kościelcu, który objęty jest monitoringiem, zresztą już były pierwsze akcje związane z tym, że ktoś wjechał do parku samochodem, zareagowaliśmy, monitoring wychwycił sprawcę, także te rzeczy działają, ale mam nadzieję, że one nie będą wychwytywać sprawców czynów, tylko będą działać prewencyjnie i po prostu do tych czynów nie będzie dochodziło. Ponad 63 tysiące złotych pozyskała gmina Chrzanów na zagospodarowanie części terenu przy domu wiejskim w Pogorzycach. Ma tam powstać m.in. ścieżka sensoryczna i miejsce wypoczynku. Koszt całej inwestycji to ponad 120 tysięcy złotych. Pozyskaliśmy środki na takie zagospodarowanie kolejnej przestrzeni na jednym z naszych sołectw w Pogorzycach przy nowo wybudowanym budynku, w którym mieści się siedziba OSP, Miejskiej Biblioteki Publicznej Sołtysówka. Powstanie teren, na którym będzie ścieżka edukacyjna, ścieżka sensoryczna, elementy małej architektury, takie jak różnego rodzaju elementy dla dzieciaków, jak huśtawki, mała elektrownia fotowoltaiczna, nasadzenia różnych krzewów. Bardzo fajne miejsce w centrum Pogorzyc do tego, żeby spędzać w nim czas z najmłodszymi. Cała inwestycja to koszt ponad 126 tysięcy złotych, z czego pozyskaliśmy ponad 63 tysiące złotych właśnie środków unijnych na jej realizację. Bardzo cieszę się z tego, dlatego że myśmy już w lipcu, organizując piknik przy bibliotece, tam dla wszystkich mieszkańców, zbieraliśmy podpisy poparcia do tego wniosku. Jest to wniosek współfinansowany przez gminę i przez lokalną grupę działania z programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, więc cieszę się, że chociaż małymi kroczkami, ale idziemy do przodu, bo na pewno przydałoby się zagospodarowanie teraz tego terenu wokół budynku. Do nowego pana sołtysa i do nowej rady to jest, można powiedzieć, jakieś wyzwanie w tym sensie, że my tam mamy jeszcze dosyć dużo terenu gminnego, który można pięknie zagospodarować. Między innymi jest ta dolinka, prawda, gdzie można by było jakieś tam ławeczki dla odpoczynku i tak dalej. Jest jeszcze za budynkiem, w tamtą stronę też jest jeszcze kawałek gruntów gminnych, które też można by było zagospodarować. Trzeba pochylić się nad tym i zastanowić, co by tam jeszcze mogło powstać. Tym bardziej, że jeszcze w ubiegłym roku na zebraniu wiejskim we wrześniu przeznaczyliśmy środki, jeszcze przeszło 40 tysięcy, 41 tysięcy na siłownię zewnętrzną, która będzie koło Placu Zabaw właśnie też w Pogorzycach, czyli chcemy teraz zagospodarować teren wokół. Będzie się zmieniało centrum w Pogorzycach, ale to nie pierwsze takie zmiany, jakie zachodzą w sołectwach. Bardzo dużo jest zmian w sołectwach, no chociażby ostatnie oddane inwestycje w Luszowicach, kolejny budżet obywatelski,
obywatelski, który w Luszowicach pozwoli nam zrewitalizować teren za budynkiem OSP, oddać go mieszkańcom, powstaną tam altany, scena do różnego rodzaju imprez i koncertów. Dużo dzieje się również w Płazie. W lada dzień kończymy dużą inwestycję, na którą mieszkańcy oczekiwali od lat. To jest dojście, bezpieczne dojście ze schodami do altany na stoku, znajdującej się w centrum Płazy. To nie koniec, staramy się tutaj być aktywni w pozyskiwaniu tych środków unijnych, zwłaszcza w ramach lokalnej grupy działania. Kolejny duży wniosek jest przygotowywany dla Balina, więc mamy nadzieję, że będziemy równie skuteczni tutaj jak z tymi dotychczasowymi wnioskami. Spółka Veolia Południe rusza z kampanią informacyjną dotyczącą planowanej budowy zakładu odzysku energii w Chrzanowie. Informacje mają pojawiać się w mediach. Będą także otwierane specjalne punkty informacyjne dla mieszkańców. Spółka Veolia rusza z kampanią informacyjną dotyczącą planowanej budowy zakładu odzysku energii w Chrzanowie. Już 28 lutego w jej siedzibie przy ulicy Pogorskiej w godzinach od 15 do 18 otwarty będzie pierwszy punkt informacyjny dotyczący planowanej instalacji i raportu środowiskowego dla przedsięwzięcia. Eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania mieszkańców. Kolejne punkty będą otwarte w różnych lokalizacjach na terenie Chrzanowa aż do początku kwietnia. Dzisiaj jednym z najważniejszych wyzwań jest walka ze zmianami klimatycznymi, a co za tym idzie z eliminacją CO2. Nie uda nam się tego zrobić, jeżeli nie wyeliminujemy węgla z procesu produkcji energii elektrycznej i ciepła. Budowa zakładu stanowi ważny element procesu dekarbonizacji systemu ciepłowniczego w Chrzanowie. Chcemy zastąpić paliwo węglowe paliwem alternatywnym, co wpłynie pozytywnie na środowisko, jak i na życie mieszkańców na terenie miasta Chrzanowa. Zapraszamy Państwa do punktów informacyjnych na terenie Chrzanowa, gdzie dowiecie się Państwo, jak działa zakład odzysku energii. Będziecie Państwo mogli zapoznać się z raportem oddziaływania na środowisko i każdy z Państwa będzie sobie mógł wyrobić własne zdanie na temat tej inwestycji. Projekt budowy zakładu odzysku energii w Chrzanowie wzbudza spore zainteresowanie mieszkańców. Pomimo tego, że nowoczesne spalarnie odpadów to zaawansowane i w pełni bezpieczne instalacje, spełniające niezwykle rygorystyczne normy emisji, na ich temat powstało wiele mitów, najczęściej zaczerpniętych z internetu. Zakłady odzysku energii to obecnie jedne z najnowocześniejszych instalacji, jakie wytwarzają energię cieplną i elektryczną na potrzeby miejskich sieci. Przetwarzają one frakcję energetyczną z odpadów, która już nie nadaje się w żaden sposób do wykorzystania, może być tylko odzyskana energetycznie. Cechą charakterystyczną tego typu instalacji jest znacznie wyższa temperatura spalania w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami produkcji energii. Jest to średnio powyżej 850 stopni. Dzięki temu następuje eliminacja większości toksycznych zanieczyszczeń, które mogą powstać w procesie spalania. Tego typu instalacje są bardzo powszechne na świecie. W samej Europie funkcjonuje ich ponad 500, w Japonii funkcjonuje ich 1200. W uruchamianych punktach informacyjnych mieszkańcy będą mogli nie tylko zweryfikować swoje informacje, ale również zapoznać się z wnioskami opracowanego dla Zakładu Odzysku Energii w Chrzanowie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko to bardzo obszerny i specjalistyczny dokument liczący prawie 400 stron. Zawiera on pogłębioną analizę i ocenę potencjalnego wpływu inwestycji na środowisko, zabytki, krajobraz oraz warunki życia ludzi. Sam raport stanowi podstawę do wydania decyzji środowiskowej przez burmistrza miasta Chrzanowa. Natomiast to, co najbardziej istotne, to wnioski płynące z raportu oddziaływania na środowisko, które jasno wskazują, że inwestycja jest bezpieczna zarówno dla środowiska, jak i dla ludzi. Szczegółowe informacje przedstawione będą podczas dyżurów ekspertów w punktach informacyjnych. W planach jest 6 dyżurów. Ponadto informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.chrzanow.energiaprzyszłości.pl oraz na profilu facebookowym Energia Przyszłości dla Chrzanowa. Po 79 latach od tragicznych wydarzeń w piątek 18 lutego w Chrzanowie symbolicznie uczczono rocznicę likwidacji getta żydowskiego. Dzisiaj mija 79. rocznica likwidacji chrzanowskiego getta. Jest to bardzo smutna rocznica w historii naszego miasta i
przez pandemię nie mogą być to duże uroczystości, natomiast mają jakiś wymiar symboliczny, że jest ta cisza, że jest ta pustka, że nagle połowa mieszkańców naszego miasta znika i już nie powraca. Mam wspomnienia z lat 40. napisane tuż po wojnie i zapisane przez księdza Jana Wolnego, który zapisał, że Żydzi musieli się sami zgłosić, gromadzić pod dozorem żydowskich policjantów na rynku. Tam ich rozdzielano, jednych do pracy, innych do pociągu. Policja niemiecka, oddziały SS-manów wyszukiwały Żydów tak, że niewielu zdołało uciec lub ukryć się. I w pierwszej fazie zebrano ich około 500, w drugiej znacznie więcej, a w trzeciej resztę. Większość została spalona w Oświęcimiu. Myślę, że nie ma tutaj nic do dodania, a naszym obowiązkiem i przywilejem jednocześnie jest pamiętać o tych mieszkańcach, którzy przez kilka wieków, od XVI do XX wieku, tworzyli i budowali również to miasto. Dzisiaj symbolicznie możemy uczcić tą pamięć. Zgadza się. Zostanie zapalona świeca, znicz i złożone kamienie. W kulturze, w religii żydowskiej w ten sposób czci się osoby zmarłe, czymś martwym, właśnie kamieniami. Jest wspólne stanowisko gminy i Towarzystwa Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej w Chrzanowie odnośnie ewentualnej lokalizacji pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego. Postument miałby stanąć na skwerze u zbiegu ulic Śląskiej i Mickiewicza. Najpierw muszą być zebrane fundusze na ten cel. Trwają także konsultacje dotyczące ostatecznego wyglądu pomnika. Łydka musi przylegać do Łodygodzika. Zależy nam na tym, żeby ten pomnik był zgodnie ze sztuką wykonany, zgodnie z budową, z anatomią konia i zgodnie ze sztuką kawaleryjską. Dlatego na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy przedstawicieli Polskiego Związku Hodowców Koni i pana Pawła Żmudzkiego, który jest odpowiedzialny za wyszkolenie ochotniczej kawalerii, więc jest wielkim znawcą kawalerii. Dzisiaj wielu ludzi się zna na tym i nie chcemy niewypału, żeby włożyć duże koszty i żeby później było to krytykowane. Także chcemy dołożyć wszelkich starań, żeby dopracować wszelkie szczegóły dla tego pomnika. Koncepcja była koncepcją wstępną, prawda, wynikającą z założeń konkursu. Teraz mamy doskonałą możliwość dopracowania zarówno samej konwencji, zmierzenia się tak naprawdę z przestrzenią, no i wysłuchania rad specjalistów, zwłaszcza jeżeli chodzi o samą anatomię zwierzęcia. No myślę, że to są bezcenne uwagi. Koncepcja zakładała, że pomnik będzie jak duży? Koncepcja zakładała, że pomnik będzie nieco większy, natomiast on obecnie z uwagi na dostosowanie do miejsca docelowego będzie miał około 5 metrów wysokości. Sama figura koń plus jeździec będzie to około 4 metrów wysokości. To oczywiście może ulec drobnym zmianom, natomiast to jest taki wstępny zarys. Czy jest już jasne, z jakiego materiału będzie stworzony? Sam pomnik, mówimy o odlewie, będzie wykonany z brązu, czyli tego najszlachetniejszego, można powiedzieć, tworzywa. Oczywiście z okładziną kamienną, jeżeli chodzi o postument. Do tego zaprojektowany zostanie cały plac i założenie, aby spełniało nie tylko funkcję reprezentacyjną, ale również rekreacyjną dla mieszkańców. Od zakończenia rozstrzygnięcia konkursu minęły już prawie 3 lata. Na jakim etapie Państwo jesteście i czy jest szansa, że ten pomnik stanie i gdzie ewentualnie będzie zlokalizowany? No, szansa zawsze jest. Miejmy nadzieję, że obecnie prace ruszyły. Jesteśmy po rozmowach i w porozumieniu z burmistrzem miasta. Ostateczna lokalizacja ustalona została na skwer przed szkołą muzyczną. Co do etapów realizacji, myślę, że w tym roku chcemy zakończyć część przygotowawczą, czyli przygotowanie infrastruktury, czy no przede wszystkim zrobienie projektu, pozwolenia na budowę, a w przyszłym roku już część taką roboczą. Jak miałoby wyglądać finansowanie ewentualnie tej inwestycji? Szukamy środków, szukamy. To wielka niewiadoma, dlatego no wkraczamy, że tak powiem, w decydującą fazę i będziemy szukać środków.
1200 km pieszo od źródeł Wisły do Bałtyku chce pokonać ekolog Dominik Dobrowolski, a wszystko po to, by zachęcić innych do dbania o środowisko i sprzątać brzegi królowej polskich rzek. W ostatnich dniach przeszedł przez powiat chrzanowski. Do Gdańska ekolog ma dotrzeć w październiku. Wiślana Odyseja! Maszerujemy 1200 km w ciągu 10 miesięcy. Ta trasa jest podzielona na 10 etapów i przy każdej okazji, na każdym etapie rozmawiamy z lokalnymi mieszkańcami, odbywamy lekcje w szkołach, organizujemy webinary, mamy też taką plenerową wystawę zdjęć i tam są też treści edukacyjne, a to wszystko po to, żeby zwracać uwagę nas, Polaków, mieszkańców tych terenów, które tutaj, przez które Wisła przepływa, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby tego plastiku było po prostu mniej w środowisku, plastikowych odpadów. Wszyscy musimy się w tę akcję zaangażować. Teraz jesteśmy na drugim etapie Wiślanej Odysei. Trasa drugiego etapu wiedzie z Oświęcimia do Krakowa. To jest dość krótka trasa, więc tę trasę przechodzimy pieszo. Przy okazji organizujemy kilka lokalnych akcji sprzątania, ale kolejne etapy będą już dużo dłuższe. Nie da się ich przejść w ciągu jednego weekendu na nogach, dlatego będą również inne środki transportu. Część trasy zostanie przejechana na rowerach, część przepłyniemy kajakami, ale część także będziemy maszerować. Za mną dzisiaj 3 godziny marszu, ale całe szczęście wspaniała pogoda, słońce jak widać dopisuje, lekki wiatr w plecy. Idę z nurtem Wisły, teraz jestem po jej lewym brzegu i spotykam się z super ludźmi, którzy mi towarzyszą. No i oczywiście, którzy pomagają mi w tym, o co mi chodzi, czyli w sprzątaniu rzeki. W moim przypadku to solo chodzenie już weszło mi w krew, bo w 2020 roku ruszyłem na pierwszą Odyseję, taką bałtycką, plażową, bo wtedy z wolontariuszami przemierzyliśmy 500 km od Świnoujścia do Piasków na Mierzei Wiślanej. Rok temu z góralami, z przewodnikami górskimi, z ludźmi, którzy kochają góry, pokonałem całe polskie góry od Bieszczad w Sudety, to było 830 km. No a w tym roku no to już muszę sobie dołożyć w sumie do przejścia 1200 km, a pomysł jest o tyle fajny, że no to ja muszę się zmęczyć. Natomiast ci, którzy chcą mi pokibicować i naprawdę pomóc w ochronie środowiska, nie muszą ze mną przechodzić tych 1200 km, ale muszą trochę posprzątać. I to jest dobry pomysł na to, żeby ich zachęcić do troski o Wisłę, o troski o rzekę. No ale ja obiecałem, że zrobię ten dystans, więc muszę dotrzymać słowa. Zatem od świtu do wieczora po prostu idę i sprzątam. No i spotykam się z takimi osobami, które tutaj właśnie teraz koło mnie przechodzą. Były jakieś trudne momenty? Całe życie to jest jedna wielka droga, więc to nie jest jakaś hardkorowa wyprawa, ciężka. Na pewno no, trzeba być troszeczkę kondycyjnie przygotowanym, bo te 100 km podczas weekendu trzeba przejść, ale jak się startuje o świcie i się kończy wieczorem, to wszystko jest do zrobienia. Zdecydowanie więcej pracy i większe zakwasy człowiek ma po sprzątaniu śmieci, bo niestety one są cały czas. Jest co zbierać. Jesteśmy teraz tutaj w Gromcu na wysokości właśnie Wisły. Z nami trochę ludzi. No, trzeba będzie jednak tutaj posprzątać, bo okolica jest po prostu zaśmiecona i serce boli, jak no, to się widzi. Jesteśmy w miejscu, którego jesteście Państwo gospodarzem, o czym pewnie niewiele osób wie. Tak, południowa granica Nadleśnictwa Chrzanów to właśnie Wisła, stąd nasza obecność tutaj, ale też dlatego, że problem śmieci jest nam bardzo bliski i dotyka nie tylko wód, rzek, ale także lasów. Śmieci jest bardzo dużo i tak jak tutaj widzimy na dzisiejszej akcji, też kilka dobrych worków śmieci zostanie zabranych. Sądzą Państwo, że takie akcje dadzą skutek? Tak, mam nadzieję, że projekt pod tytułem Wiślana Odyseja da skutek, dlatego że ludzie, myślę sobie, zwrócą uwagę na problem szeroko pojętego zaśmiecania środowiska, nie tylko tego, który jest wokół nas. Rzeki jak najbardziej również wymagają uwagi. Stąd obecność młodzieży licealnej wśród nas i mamy nadzieję, że przykład pójdzie od dołu do góry, od najmłodszych do najstarszych. Zachęcamy wszystkich
mieszkańców tych terenów, przez które będziemy przechodzić, do tego, żeby do nas dołączali. To jest akcja otwarta dla wszystkich. Każdy może nam pomóc. Albo dołączyć do naszego marszu i pomóc nam sprzątać brzegi rzeki Wisły, albo zorganizować taką akcję gdzieś u siebie w domu. Wystarczy wyjść do parku nad miejscową rzekę, tam coś posprzątać, zrobić zdjęcie, wysłać na Facebooku zdjęcie z hashtagiem Wiślana Odyseja i w ten sposób pokazać, że jest nas dużo, że wszyscy się angażujemy w to, żeby tego plastiku w środowisku było po prostu mniej. Czy gdzieś można śledzić kolejne etapy trasy, miejsca, w których akurat jesteście lub będziecie? Zachęcam do odwiedzania strony mniejplastiku.pl, ale także naszego fanpage'a na Facebooku pod nazwą Wiślana Odyseja. Tam są wszystkie szczegóły całej trasy, daty, miejsca zbiórki i tam też relacje z tych etapów, które już przemaszerowaliśmy. Pączki domowe czy z cukierni? To pytanie pada w Tłusty Czwartek. My prezentujemy Państwu przygotowanie tych domowych i przypominamy, że Tłusty Czwartek rozpoczął ostatni tydzień karnawału. Warto więc wykorzystać okazję na spotkanie i taniec, choćby po to, by spalić kalorie przyswojone podczas zjadania pączków, a trudno im się oprzeć. Ubiegły weekend chrzanowski zespół Sztywny Pal Azji podczas specjalnego koncertu świętował jubileusz 35-lecia. Były wspomnienia, goście i przede wszystkim ogromna dawka świetnej muzyki i pozytywnej energii. Relacje z tego wydarzenia przygotował Konrad Wicher. Łączyła nas muzyka, bo generalnie tak to się właśnie działo, że wszystko to, co się wydarzyło od lat 80. czy nawet wcześniej, które robiliśmy sobie indywidualnie czy nieraz razem, kończy się w Sztywnym Palu Azji jako taka budowla, którą można nazwać muzyką. Jeżeli ktoś kocha muzykę, na przykład tak jak ja, to ona zawsze w sercu zostanie i zawsze się do niej będzie podchodzić z miłością, wychwalając ją pod nieboskłony. Dlatego myślę, że ta energia może jest też duża, choć może troszeczkę inaczej ukształtowana z perspektywy doświadczeń minionego czasu i przeżytych faktów pięknych, złych, tragicznych. My byliśmy faktycznie tym zafascynowani muzyką. Zresztą muzyka w latach 80. i wcześniej
znaczyła o wiele więcej dla całego świata, nie tylko dla naszego tu kraju i tak dalej, więc wtedy się po prostu grało, prawda? Potem przyszedł hip-hop i kupowało się gramofon, nie wiem, myśmy mieli gitary po prostu i każdy chciał grać w zespole po prostu a ponieważ nas było kilku po prostu, więc te składy się na ogół miksowały ze sobą. To wszystko trwało z naszej perspektywy czasu bardzo wtedy. No teraz jak na to patrzę, to były miesiące, lata, ale wtedy po prostu jakoś człowiek ma inną percepcję po prostu czasu, młody i to wszystko wydawało się, że trwa po prostu wieki, prawda? Też inne emocje, bo samo przejście z gitarą z domu na salę prób, wiesz, idę sobie z gitarą w futerale, no to już było po prostu coś pięknego, bo dziewczyny inaczej na ciebie patrzyły też, także... Dziewczyny były istotnym elementem naszej motywacji. Tak, to był bardzo istotny element. Jeżeli ktoś grał na jakimś instrumencie, a szczególnie na gitarze, no to miał szansę u dziewcząt. Leszek z Jarkiem spotkali się razem, a razem są mocni po prostu, osobno niekoniecznie. Natomiast razem, jeśli zaczynają robić nowe rzeczy i to, wiesz, zapomną o niesnaskach i jakichś tam minionych sprawach, to okazuje się, że stać ich po prostu na robienie fajnych rzeczy. No i bo mówimy tylko o pierwszej płycie. No i dlatego to, myślę, trwa do dzisiaj, że powstała płyta Szara, powstała następna, która nie ma jeszcze tytułu po prostu, także oprócz tego, że wiesz, korzystamy z tego, z naszego dorobku, grając na scenie i dając koncerty w całej Polsce, to jesteśmy tak zwanymi artystami kreatywnymi, nagrywającymi wciąż nowe rzeczy i mającymi po prostu plany na przyszłość. Budujemy grunt dla faraona. Osią naszej przyjaźni była zawsze muzyka, prawda? To, że się znamy, dokładnie, i kolegujemy i przyjaźnimy, to było dlatego, że po prostu mieliśmy wspólne zainteresowanie. Zwyczajnie. I ta muzyka właśnie, która indywidualnie w nas tkwiła. Każdy oczywiście miał swoje jakieś inne podstawy muzyczne, mówię tutaj o słuchaniu czy fascynacjach. To wszystko się spotyka w jednym punkcie, który się nazywa Spuszczyzny Balazji i dlatego myślę, że ta właśnie nazwa jest dosyć trafiona. Oh.
przede wszystkim będziemy grać pierwszą płytę, oprócz jednej piosenki, a tak, to taki przekrój, no i może o tym nie będę mówił, to wszystko wyjdzie tutaj na koncercie, bo mamy taki pomysł na... Niespodziankę. Natomiast jeżeli chodzi o setlistę zespołów, no to chyba takie rzeczy, które pamiętamy, które były jakimiś tam przebojami wtedy, które się podobały wtedy naszym rówieśnikom, więc wybraliśmy z tych piosenek, które mamy takie najfajniejsze chyba rzeczy. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie zaprasza na szczepienie przeciw COVID-19. Istnieje możliwość zaszczepienia się pierwszą, drugą i trzecią dawką szczepionki. Rejestracja odbywa się na trzy sposoby. Poprzez internetowe konto pacjenta, całodobową infolinię lub rejestrację w przychodni. Wszelkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie ZLA. Cykl turniejów piłki nożnej chłopców Lokomotywa Cup ponownie zagościł w chrzanowskiej hali sportowej. O puchary i medale rywalizowali chłopcy z rocznika 2013. Lokomotywa powróciła już na dobre, na swoje miejsce, bo ten turniej tutaj naprawdę gościł wielokrotnie uznane marki z całej stałej Polski. Powoli wracamy, na razie lokalnie, zobaczymy co będzie dalej, ale generalnie chcieliśmy się skupić tutaj na lokalnych rozgrywkach, aby dzieci tutaj z lokalnych klubów pograły. Tak jak dzisiaj był turniej bardziej zaawansowany i mniej zaawansowany, żeby te wszystkie dzieci, które trenują w tych klubach tutaj w powiecie i nie tylko, żeby one wystąpiły w takim turnieju, zobaczyły jak to wygląda i porywalizowały między sobą. Lokomotywa Cup w tej edycji, czyli 2022, to mamy 5 roczników. Zagraliśmy wczoraj rocznik 2011 i rocznik 2012. Dzisiaj mieliśmy podwójny turniej rocznika 2013 dla chłopców bardziej zaawansowanych i mniej zaawansowanych, a jeszcze za tydzień w niedzielę rozgrywamy rocznik dla maluczkich naszych 2015 oraz rocznik 2009. Więc w sumie w 5 kategoriach zagramy w tej edycji w lutym, a co będzie dalej, myślę, że będziemy to próbowali jeszcze bardziej rozszerzyć. To jest rocznik 2013. Mieliśmy 6 drużyn tutaj. Były to drużyny Zagórzanki, Trzebini, Libiąża, Alverni, Bukowna, no i
My Fabok Szanów. Turniej bardzo wyrównany. Praktycznie od do ostatniej kolejki ważyły się wyniki całego turnieju. Wszystkie drużyny naprawdę prezentowały podobny poziom. To też pokazuje, że tutaj właśnie lokalna piłka, bo tu wszystkie drużyny raczej są z naszych okolic, podobnie jakoś wypadają na właśnie w tym roczniku. Bukowno zwyciężyło w dzisiejszym turnieju. Praktycznie no, tylko jednym punktem przed drużyną Alvernii. Dwa punkty już mniej, tak samo Libiąż, no i Chrzanów na czwartym miejscu. Rocznik 2013 to jest stricte zabawa, natomiast akurat grupa popołudniowa były dzieci mniej zaawansowane, tak? Czyli one jeszcze no, potrzebują trochę czasu, żeby się zaadoptować do tej gry na pozycjach. Natomiast w edycji rannej mieliśmy tu już grupy poukładane, tak? Już mieliśmy grupy poukładane w tym samym roczniku. No niestety dzieci są różne, mają różne umiejętności, ale chcemy właśnie stworzyć te warunki dla wszystkich. Chciałbym tu podkreślić, że MKS Fablok Chrzanów jest klubem dla wszystkich, dla chłopców o mniejszych umiejętnościach, o większych, a dla chłopców o bardzo dużych umiejętnościach są tylko trampoliną do dużej piłki, jak pokazują nasi wychowankowie w Legii Warszawa, w Wiśle Kraków, w Zagłębiu Sosnowiec i wielu jeszcze w Krakowie i w kilku innych klubach pierwszo- oraz ekstraklasowym. Chłopcy bardzo emocjonalnie podchodzą do tego, co tutaj robią. Z tego wszystkiego czasami zapominają o tam minimalnych obowiązkach swoich na boisku i no tak to jest. Najważniejsze jest to, że oni się cieszą tutaj, jak przychodzą, jak zaszczepiamy w nich ten sport, tego ducha walki i myślę, że takie turnieje jak najbardziej są potrzebne i nie tylko dla dzieci, ale też dla rodziców, bo naprawdę wspaniała atmosfera na trybunach. Rodzice też rozmawiałem, mieli bardzo dużo emocji, bo tak jak mówię, drużyny były wyrównane i mecze praktycznie na styku. Hale zawsze trzeba traktować jako uzupełnienie w okresie zimowym, chociaż teraz tą zimą różnie bywa i tak naprawdę trenujemy na polu, ale no rozgrywamy na Chrzanowskiej hali zimową edycję Lokomotywy. Jest uzupełnieniem, tutaj pokazuje, kto tak naprawdę dysponuje dobrą techniką piłkarską. Hala niestety nie wybacza błędów i technika piłkarska tutaj jest jak najlepiej odzwierciedlona w tych małych grach. Każdy dostał tam mały upominek od sponsorów. Staramy się generalnie, żeby medale były złote dla wszystkich, bo to jest najważniejsze. Puchary dla pierwszej trójki, ale udało się też zorganizować dzięki naszym sponsorom nagrody indywidualne i również nagrody dla pierwszej drużyny. No i myślę, że dzieci będą bardzo, bardzo, bardzo zadowolone. Będziemy teraz zastanawiać się nad edycją letnią, żeby na boiskach spróbować, bo wiadomo, no hala troszeczkę ogranicza. Gramy 4+1 plus no, tylko jeden mecz możemy puścić, natomiast na boisku możemy zrobić 2 lub 3 boiska w zależności od kategorii i to jest jeszcze bardziej dynamiczne i rywalizacja jest jeszcze bardziej ciekawa. Teraz zapowiedzi kulturalne. Miejsce aktywności mieszkańców zaprasza na 2 wydarzenia. Pierwsze to warsztaty pod nazwą Zbuduj swoją odporność na krytyczne opinie, a odbędą się już w środę, 2 marca o godzinie 17 i poprowadzi je Iwona Dusza. Druga propozycja to Dzień Kobiet w stylu PRL, 9 marca o godzinie 17. Wszystko w budynku przy ulicy Sokoła 24 w Chrzanowie. Szczegóły na fanpage'u facebookowym Miejsca aktywności mieszkańców. Natomiast Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza instytucje kultury, organizacje pozarządowe, gminy, powiaty, artystów i nie tylko do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie filmowym Świat Bibliotek i Świat Kultury. Filmy można zgłaszać do 27 maja 2022 roku. Szczegóły na stronie internetowej www.mbp.chrzanów.pl. Z kolei Moksir zaprasza na koncert zespołu Kraków Street Band. Wydarzenie zaplanowane jest na 4 marca o godzinie 19. Zespół zagra koncert w sali teatralnej Moksir Chrzanów. Grupa będzie promować swoją nową płytę pod tytułem Czekanie. Bilety w cenie 50 zł do nabycia w kasie Kina Sztuka. Kropli się nie da podzielić na pół, zawsze powstają z niej dwie. I jak ty się dzielę na zawsze zostawiam część mnie. Natomiast 8 marca o godzinie 18 w klubie Stara Kotłownia odbędą się warsztaty tworzenia biżuterii z drutu aluminiowego. Uczestnicy poznają podstawowe materiały i narzędzia niezbędne do rozpoczęcia przygody z drutem aluminiowym oraz samodzielnie stworzą kolczyki, naszyjnik i bransoletkę. Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały i narzędzia. Wykonane prace przechodzą na własność uczestników. Koszt warsztatów to 40 zł od osoby. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy wraz z opłatą przyjmowane są w informacji Moksir. A na koniec propozycje filmowe.
Zaczynamy od propozycji dla wielbicieli Człowieka Pająka, czyli Spidermana. Tym razem pojawi się w produkcji Spiderman bez drogi do domu. There are danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Peter, you're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. This is all my fault. I can't save everyone. They're starting to come through, and I can't stop them. Na ekran Chrzanowskiego kina wchodzi także film o Edwardzie Gierku z Michałem Koterskim w roli głównej. Projekcje ruszają 1 marca. Każda inwestycja to światełko na tej mapie. Wszystko, co wybudujemy. A ja myślę, że jednak pan się zapomina. Rozmawia pan z ambasadorem Sowieckiego Sojuzu. Ale zanim te dokumenty trafią do rąk pierwszego sekretarza, chciałbym znać ich treść. Jest napisane, że wyłącznie do rąk pierwszego sekretarza. Ambasador radziecki domaga się przeprosin za ten gest. Mam to gdzieś. Potrafi gadać z ludźmi. Ludzi trzeba za mordę trzymać, a nie z nimi gadać. Jeszcze im się wolność przyśni. To jak? Pomożecie? A w przyszły weekend animacja dla dzieci Sing oraz Crime Story, Love Story, czyli komedia gangsterska, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. My jesteśmy rycerzami okrągłego stołu, a ty to nie zamknij mordę? Zamknij mordę i kładź się grzecznie na ziemi, słyszysz? A co rycerze mówią, przepraszam cię młoda damo, tak, czy możesz się grzecznie położyć na ziemi? A trzeba było cię do niej się zwrócić. Się zachowałeś normalnie jak ten, jurant ze Spychowa. Ty, zobacz, hada. Psy, jedź, jedź. I to już wszystko w dzisiejszym programie Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej. Zapraszamy Państwa do odwiedzania naszych kanałów na YouTube i profilu Facebook, gdzie na bieżąco umieszczamy najnowsze informacje. W sieci kablowej z podsumowaniem tygodnia pojawimy się jak zwykle w piątek o godzinie 17:00. W imieniu całej redakcji życzę Państwu spokojnego weekendu i do zobaczenia.